O, przymknę tylko na chwilę oczy. To powinno załatwić sprawę. Co nowego? Co z tobą? Deacon St. John, co u ciebie? Zaczekaj, otworzę bramę. Otwórz bramę, ja go znam. Hej, ja... Zatankować? Bardzo proszę. Do zobaczenia. Mogę ci pomóc? Dick, mamy spory problem. Wracaj już do roboty. Pamiętasz Richarda Marsona? No już, wracaj jeździł do roboty. Kiedyś dla nas. Nie, 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 przestań. Znaczy się, weźmy się Erik do roboty. Złamał ja, Marson. No, cholera jasna! Dość. Myślałem, że Alka wywalił go z obozu. No, wywalił, ale najwyraźniej Marsdon nie opuścił. Dołączył do włóczęgów z Black Trader i razem z nim zaatakował nasz transport. Straciliśmy 3 ludzi. Ach, kurwa. I tak nigdy nie lubiłem tego chujka. Zajmę się nim. Dzięki. Wiedziałam, że można na ciebie liczyć. Hejka, Deacon, prawda? Hej, Zani. Gdzie jesteś, brachu? Hej, Boozer, uderzam... Uderzam w stronę Merion Forks. Merion Forks? A po cholerę? Bo tak chcę. Kurwa, tak jak mówiłeś. Już za długo ją upakuję. Chyba nadszedł czas się pożegnać. Jedziesz do kościoła? Nie wiem, no może. Jezu, Dick. To już ostatni raz, Boozer. Przysięgam. Bez odbioru.
jesteś, złamać się jeden. Musisz gdzieś tutaj być. Muszę przeładować. No. Okej. Nareszcie. Już mało amunicji. To jest amunicji. A! Tucker, jestem tu. Ten twój gość, Marsden, chyba znalazł sobie całą armię. Ha, jakoś mnie to nie dziwi. Nieważne zresztą. Do takich jak on lgną wszystkie męty z Syfu. Chcesz, żebym wysłała do ciebie Alkaja? O cholera, a wy skąd się wzięliście? To co zawsze. Nosił taki płaszcz do kolan, czarny, no i kowbojski kapelusz. Nick, przynieś mi jego kapelusz. Im bardziej dziurawy, tym lepiej. Okej, więc jest ubrany jak zwykły dupek. Jasne, bez odbioru. Tylko za sam kapelusz powinieneś zginąć. Wykorzystam to. Złom.
przydadzą się. Kolejne trofea. Świeże mięso. Zany. Warto nad nim popracować. Pozwól, że rzucę okiem. Do zobaczenia, Dick. Tak? Hej, Tucker, mam twój kapelusz. Dobra robota. Mocno się stawiał? Zapłacisz więcej, jak powiem, że tak? Nie. To co za różnica? Po prostu bawi mnie myśl o tym, że sukinsyn cierpiał, zanim się wykrwawił. Jezu, Tucker, ja nie robię tego wszystkiego dla zabawy. Co do diabła? Wracaj do roboty. No już, wracaj do roboty. O, jesteś. Trzeba ci Alkaj, czegoś? Tak tylko wpadłem. Trochę sobie nogi rozprostuję. Co jeszcze mogę dla ciebie zrobić? Potrzebujesz czegoś jeszcze? Okej, dobra. Nie ruszam się. Potrzebujesz zapasów? Broni?
Jasne, już wszystko rozumiem. Będziesz czegoś potrzebować? Wpadnij do mnie. Co mogę dla ciebie? Ada Tucker do St. Johna, zgłoś się. Dick, otwieram. Jesteś tam może? Cześć, Tucker. Masz dla mnie robotę? Dobra, to wpadnę do was. Bez odbioru. Deacon, cześć. Co z tymi świrusami, wiesz? Damon, przykład, jak leci? Czy czują ból? Cokolwiek. Nie, włoski mi się zważyli. Gdzieś o tym czytałem, znaczy, o tym wirusie. Na razie nie mam więcej. Coś robi z mózgiem. Dick! Oj, stary, normalnie nie uwierzysz. No nie wiem, Cole, w ostatnich latach widziałem trochę niesamowitych rzeczy. Mów. Pamiętasz tych anarchistów? Przechodzili tędy jakiś rok temu, może więcej. Zabijali wszystkich na swojej drodze. Zostawiali wszędzie stosy kamieni. Anarchiści, tak. Tak, mieliśmy z nimi parę krzywych akcji jakiś czas temu. No to wrócili. Dwójka moich ludzi wpadła na ich obóz podczas polowania na jelenie. Tylko Bender wróciła. Powiedziała, że to anarchiści. Wszyscy mieli na gębach ten ich symbol. Jezu, gdzie? Gdzie widziała ten obóz? Zaznaczę ci go na mapie. Weź i idź ich rozwal. Mamy wystarczająco dużo kłopotów z wieczystymi. Nie potrzeba nam tu jeszcze anarchistów do kolekcji. Masz świętą rację. Znajdę ich. Boozer, zgłoś się. Tu Dick. Pewnie śpi. Dick? To ty? Kurde, wybacz chłopie, ja nie chciałem cię obudzić. Rachu, po pracy z łopatą przez cały dzień. Odpływam, kiedy tylko się położę. A to co tam chciałeś? Tylko sprawdzam, co u ciebie, brachu. Upewniam się, że znowu, no wiesz, nie poszedłeś w nocny tango z hordą. Ej, nie martw się o mnie. W sumie to ty wybrałeś się na imprezę. Ej, muszę się zdrzemnąć. Pogadamy później, bye. Mogę uciec! Nie mogę! Pięknie. Kołup, miałeś rację. To byli anarchiści. Znalazłeś ich? Świetnie. Mam kolejny raport.
Zaatakowali jedną z naszych ekip, wracającą z Tamalo z zapasami. Chcę, żebyś tam pojechał i powybijał ich wszystkich jak karaluchy. Pokaż im, że nie będzie jak poprzednio, kiedy to oni trzęśli tym miejscem. O, bez odbioru. Nie pana na wizy. No i co ty na to? Myślicie, że wiesz, bijecie do nas? Mamy trupa! Pochują tak ciągle lat. Dawaj! Ja wam pokażę rozpierdol, chuj. Co powiecie na taką anarchię, co? Świat jest dla was za mało pojebany, co? O to chodzi? Pojebane. Myślicie sobie, że wbijecie do nas i wszystko rozpierdolicie, tak? Już ja wam pokażę rozpierdol. Co powiecie na taką anarchię? Co? Świat jest dla was za mało pojebany, co? Kiedyś musisz zatrzymać. Ej, dup! Jebany anarchista! No i co ty na to? Lewa! Myślicie sobie, że wbijecie do nas i wszystko rozpierdolicie, tak? Ej. Załatwiłem sprawę. Jeśli jacyś zostali, może załapią przekaz i będą trzymać się od nas z daleka. Mam nadzieję, że tak będzie. Ale powiedziałeś od nas. Lepiej uważaj, bo jeszcze ci tak zostanie. Bez odbioru. Dobra, nie podniecaj się.
No to jazda. Świetnie. To tylko Dick. Hej, jak leci? Jak leci, Zani? No dobra,